Ministerstwo Rozwoju szykuje kolejne ułatwienia w ramach tak zwanego pakietu 100 zmian, a także deregulacji polskiej gospodarki, ułatwienie w zakresie polityki HR. Można powiedzieć, jednym z kluczowych elementów, które na dzisiaj powodują pewne koszty w zakresie prowadzenia kwestii pracowniczych i kwestii akt osobowych, jest przechowywanie dokumentów pracowniczych. Ministerstwo Rozwoju zaproponowało projekt zmiany ustawy o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 lat na 10 lat. W moim przekonaniu jest to bardzo pozytywna ocena, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że jesteśmy jeszcze w Polsce ewenementem w skali europejskiej pod kątem długości lat przechowywania dokumentacji pracowniczej. Już rzadko się spotyka uregulowania prawne takie, które mówią o tym, aby dokumenty pracownicze przechowywać około 50 lat. Tak się dzisiaj dzieje w naszym systemie prawnym, natomiast dla przykładu w innych krajach te okresy trwają od 5 do 10 lat. Trzeba jasno sobie powiedzieć, że dzisiaj dla pracodawców są to pewne koszty. Koszty logistyczne, koszty trzymania tej całej dokumentacji. Natomiast to ułatwienie ze strony Ministerstwa Rozwoju oceniamy bardzo pozytywnie. Drugi istotny element projektu zmian, który zaproponowało resort rozwoju, jest możliwość fakultatywnego, niestety na dzisiaj fakultatywnego, jeszcze a nie obligatoryjnego, przechowywania akt pracowniczych w postaci elektronicznej. Już dzisiaj przedsiębiorcy wykorzystują w dużym stopniu e-administrację, tak? Liczne wnioski składane przez internet, liczne dokumenty, które dzisiaj przedsiębiorcy już nie preferują dokumentacji papierowej, ale elektroniczną, mają zastosowanie. Tak więc projekt Ministerstwa Rozwoju, który mówi o tych dwóch celach regulacji, a mianowicie skróceniu akt pracowniczych z 50 do 10 lat i jednocześnie zastosowaniu formy elektronicznej, a nie formy papierowej, jak dzisiaj ma miejsce, jest bardzo pozytywnie odbierany przez środowisko przedsiębiorców. Ja myślę, że ten projekt w dużym stopniu przyczyni się do zmniejszenia kosztów po stronie pracodawców, kosztów realnych, kosztów finansowych, a jednocześnie przełoży na inny bieg działanie firm w zakresie e-administracji. Jest to bardzo oczekiwany przez środowisko przedsiębiorców projekt i mam nadzieję, że uzyska on szybko akceptację ze strony Sejmu i Senatu i zostanie jak najszybciej wdrożony do polskiego ustawodawstwa. Bo dzisiejsza sytuacja, w której przedsiębiorcy przetrzymują tylko i wyłącznie papierową dokumentację pracowniczą, a także mają okres do 50 lat przechowywania tych akt, jest już anachroniczny i w ogóle nie wpisuje się w tak zwaną e-administrację.